Cofnął, zapłacił miliony za cofnięcie swojego wieku Brian Johnson. Dłownie i dbanie cink, cink, o pociąga za sobą mnóstwo pozytywnych nawyków. Przymo rzeczy przykładamy wiele uwagi temu, co znajduje się na naszym no, talerzu to oraz to za dbamy o wystarczającą ja tak ilość snu. Unikając przy tym używek, robimy wszystko, co tylko możliwe, aby utrzymać doskonałe zdrowie na długie lata. A co, gdyby nawet się że pomimo wzorowej Uuu, dyscypliny Sigma. nawet w połowie nie dbamy o naszą długowieczność tak, jak to możliwe. Powodem do takich rozterek będzie postać Briana Johnsona. Jest to on chce mieć, który opracował projekt. Dobra, ile ma lat na oko? 40 40 coś. A zobaczymy, o ile cofnął? To jest robot? Cofnął już się nie postarzeje. no? No tak. 45. Zobaczymy, ile ma naprawdę to, zobaczymy, o ile mu się udało cofnąć. Blueprint polega on na rygorystycznym dbaniu o funkcjonowanie organizmu i skrupulatnym Co? obserwowaniu jego parametrów. Celem 46 latka jest. Nice. Zapłacił miliony, żeby wyglądać rok młodziej. Debil, maksymalne zahamowanie procesu starzenia się. Zoptymalizował pod tym kątem każdą dziedzinę życia, o jakiej tylko można pomyśleć, i to dosłownie. Dla przykładu obecnie skupię się na poprawie jakości. Ale mi kogoś z ryja przypomina, ale kogo? ...erekcji podczas snu. No co? W tym celu posiada specjalnie. Co on robi? Dziedzinę życia, o jakiej tylko można pomyśleć, i to dosłownie. Dla przykładu, obecnie skupię się na poprawie jakości erekcji podczas snu. W tym celu posiada specjalne urządzenie monitorujące takie cechy jak twardość i czas trwania. Docelowo chce. O... Co? Co za. Co ty się dzieje? Skupię się na poprawie jakości erekcji podczas snu. W tym celu posiada specjalne urządzenie monitorujące takie cechy jak twardość i czas trwania. Docelowo chce osiągnąć parametry przeciętnego osiemnastolatka. Mimo wszystko, ten materiał należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę. Czyli chłop walczy mu kita stała jeszcze, ale on ma 45 lat dopiero. To przecież to nie jest wiek, w którym już umierasz. Co, co to jest? Po co on to robi? Wykorzystywanie jego metod, które za moment przedstawię, byłoby nierealne. Jednym z powodów są środki finansowe. Bohater odcinka sprzedał Nie ma, że rado dottoć paysa, żeby ocenić twardość. Rozumiesz, że on wolał wydać 100 milionów, żeby to ocenił robot. W 2013 roku swoją debil. firmę zarówno równoważnik okrągłych 3 miliardów 300 milionów złotych, pomimo, że spożywa jedynie 2250 A 800 kolor... milionów dolarów dostał on, sama dieta i suplementację kosztuje go w przeliczeniu kilkaset złotych dziennie. Do tego należy doliczyć koszt licznej co? i drogi aparatury medycznej. Brian posiada w domu własną klinikę... Ty, a wyobraź sobie, wydajesz 5000 dolarów dziennie na dietę, zabiegi i tak dalej, nie? A idziesz do biedronki po jabłka, żeby młodo wyglądać i ci auto uderzyło. Trochę zmarnowany czas na useless rzeczy, nie? Zamiast żyć, to on sobie jakieś zabiegi dziwne robi. Po co to? do monitorowania parametrów organizmu i... Czyli ruchu... on zamiast życia chce się odmłodzić, żeby żyć. To mądre? Panie różnego rodzaju zabiegów. Do <grytania> syzyf, tego dochodzi no... <grytania> kwestia ograniczonego syzyf. Syzyf. czasu. Milioner syzyf. cały dzień poświęca na przestrzeganie rygorystycznego harmonogramu. Z kolei większość z nas, syzyf. chcąc wyrobić się ze wszystkimi obowiązkami, marzy o tym, aby dobra miała więcej godzin. Być może ktoś próbował optymalnej porannej rutyny proponowanej przez Andrew Hubermana. Kilkanaście minut ekspozycji na Co słońce. w dupa jest Black Blue. <noise> nie, nie. A to ma dopiero wyjść? Tylko 10 narków. no... Zaraz po pobudce zimny prysznic medytacja trening, po czym dopiero możemy sobie pozwolić na jest. pierwszy łyk kawy. Oczywiście czekaj, czekaj, co on opisuje jego dzień, tak? Że ktoś próbował optymalnej porannej rutyny proponowanej przez Andrewa Obermana. Kilkanaście minut ekspozycji na słońce, zaraz po pobudce, zimny prysznic, medytacja, trening. Po czym dopiero możemy sobie pozwolić na pierwszy łyk kawy. Oczywiście proponowane przez niego praktyki mają tak, pozytywny wpływ na zdrowie. Sęk w tym, że mało kto może sobie pozwolić na tak długi poranny rytuał, chcąc jednocześnie zadbać o odpowiednią ilość snu i zdążyć rano do roboty. Poza tym tak drastyczna zmiana nawyków sprawiłaby, że po kilku dniach rzucilibyśmy je w diabli. Dzięki Hades, SOS za 15 lat. Ale co się stało? Dziękuję za 15 lat. Nie ma problemu, widzę. Ryan widzą. zaczyna swój dzień od przyjęcia całej garści różnych suplementów. 100 różnych pigułek bierze każdego dnia? Tabletek? 100 plus 100 plus więcej niż 100. Ja pierdzielę to on nic nie Ja poza tym? Papiec się było coś takiego. Się... A rozumiem. To jest Łącznie w ciągu dnia przyjmuje ponad 100 tabletek. Kiedy oglądamy vlogi samolotów turystów, możemy być zaskoczeni ilością sopii, jakie przyjmują. I Quokker na jednym z tabletów znalazł całą szafkę przeróżnych opakowań. Tymczasem przy omawianym. UJOPIE! Numerze... Chłop w wtece mieszka! Co się dzieje? Ty. Co się w dupę dzieje? Można go określić co amatorem. Jest? Bowiem posiada on specjalne pomieszczenie z ogromną szafą. W serio? Atomą... To wszystko jest potrzebne, żeby... przecież są ludzie, co po prostu żyją 100 lat ponad i oni tego nie brali. Po co on to bierze? Przecież to jest RNG chyba, ile będziesz żył. Można, wiadomo, że zdrowo się odżywiać i żyć dłużej, ale i tak jakoś, wiesz, predyspozycje chyba są najważniejsze. A mnie czy bierzesz 100 tabletek dziennie? No wyłącznie na pudełka z suplementami. Większość z nas... Aha, nie chcę długo żyć, tylko młodo wyglądać. To niech sobie operację zrobi. Stosuje ich jedynie kilka, a i tak, czasami z korzyścią, zdarza się zapomnieć o porcji kreatyny. Dlatego Brian ma specjalny zespół ludzi, którzy na co dzień segregują przyjmowane przez niego tablety, przez długo zajmują żyć. się też analizą badań naukowych i jeśli uznają, że któryś suplement będzie korzystny, dołączają go do protokołu. Chcąc omówić wszystkie z nich, trzeba by na to no poświęcić tak, kilkugodzinny materiał. Przejdźmy zatem do diety. Znając już trochę jego postać, można przypuszczać, iż ta również będzie opracowana z laboratoryjną precyzją. Jest to dieta wegańska z deficytem kalorycznym. Rzecz jasna, nie przygotowuje się on do startu na scenie kulturystycznej. Chodzi o to, że utrzymywanie ujemnego bilansu energii. Ile jak kartonów leków biorę, no ile kontenerów energetycznego, zdaniem licznych polkowych potencjalnie. Wydłuż że życie może to I wynikać z długodniowego metabolizmu i zdrowych zapalnych. Brian każdego dnia zjada praktycznie to samo, aczkolwiek tak, jest kaszyno. to bardzo odżywcza dieta składająca się z najwyższej jakości produktów. Niektóre z nich, większość z nas konsumuje na co dzień, jak na przykład brokuły, kalafior czy bataty. W jego menu znajdują się także bardziej wyszukane wyroby, jak czarna soczewica, azjatyckie grzyby maitake czy sok z granatu. Część produktów jest nie na naszą kieszeń. Można tutaj zaliczyć mleko z orzechów makadamia, którego cena sięga 120 zł za litr. Na swojej stronie internetowej podał, że jeden dzień jedzenia, nie wliczając w to suplementów, kosztuje go w przeliczeniu niemal 200 zł. Zatem miesięczny koszt takiej diety sięga nawet 6 tysięcy. A przypomnę, że miliarder zjada nieco ponad 2000 kalorii. Gdyby ktoś chciał robić masę z takim jadłospisem, chyba musiałby w tym celu wziąć kredyt. W każdym razie, Brian na tej diecie osiągnął świetną sylwetkę. Nie są to standardy kulturystyczne, ale wygląda lepiej niż większość facetów na plaży. Posiada całkiem sporo masy mięśniowej, ale przede wszystkim jest bardzo odtłuszczony. Na swojej stronie podaje, iż jego poziom tkanki tłuszczowej wynosi jedynie 7%. Nad kompozycją pracuje także podczas treningu. Rosem, Ćwiczy ja bym, miło codziennie miło. przez około godzinę. On Wykonuje zarówno treningi siłowe, jak i wydolnościowe. Stary, twój stary rano kosi trawę zawagacie, Normalnie żono bija. Czyli to jest miliarder. Co ty piec? zależy mu na utrzymaniu jak najlepszego układu przed grillem Monitoruje go za pomocą wskaźnika VO2 Max, który określa maksymalną ilość tlenu, jaką jest w stanie wykorzystać organizm podczas wysiłku. Wynik Briana jest wręcz wyśmienity, nawet no, jak ligi, na standardy osiemnastolatków. Z kolei jego trening słowy nieco się. różni się od typowego schematu, jakim na co dzień mamy do czynienia. Innych. W głównej mierze opiera się na dość specyficznych ćwiczeniach, które zajmują mu znaczną część treningu. Można tutaj no ta, zaliczyć trochę... trening mięśni piszczelowych oraz tych odpowiedzialnych za posturę, jak na przykład dźwigacze łopatki. Jak on to podciąganie, przesiady tak. lub inne Coś wielostawowe ruchy ma zajmują mały procent jego planu. Wszystko ale luźno się pociąga, A się. na koniec koncentruje się na mięśniach brzucha. Ogólna struktura treningu milionera jest dosyć dziwna. Wykonuje mnóstwo różnych ćwiczeń tylko w jednej serii i to na niedużych ciężarach. Z drugiej strony nie zależy mu na hipertrofii obrażam go, ale nie wygląda młodziej. No, zaczymy za 10 lat. kim nas Natomiast w jego rozpiste nie znalazł się niezwykle istotny ruch zawiasowy biodra czy wyciskania nad głowę. Mimo wszystko co? udało mu się To on wy... nie robi. Chłop mu komentuje filmy jego i... i już widzi, że ma braki w ćwiczeniach typ z YouTube'a, to co on ma za trener? Przez miliarderem, kto go trenuje? Skąd on ma trenerów? Jak on już mu mówi, co za ćwiczenie robi? Co się. Dzieje? Przyzwoite wyniki siłowe. Jak podaje na ławeczce udało mu się wycisnąć 109 kg. Z kolei na maszynie <laughs> Miliarder 360. Choć nie, nic to, na to jest nie wskazuje, cieniasz. To Brian wcale nie jest naturalnym. Stosuje one... Chłop, teraz... bierz jakieś sterydy. Nie, bym, bym mu. Zastępczą testosteronem w formie plastrów. Ciągły deficyt kaloryczny... Pla Ma jaki tego, plastry, spadek tego z hormonu? Mango. Milioner, chcąc temu przeciwdziałać, zdecydował się na tigarki, Rozumiem co czyli pozwoliło podnieść poziom jego testosteronu do górnych widełek normy. Oprócz tego stosował hormon wzrostu. Natomiast po zaledwie trzech miesiącach z niego zrezygnował, bo doświadczał skutków ubocznych. W swoim Jakich? dużym i jednocześnie bardzo schludnym domu, Johnson posiada mnóstwo różnego rodzaju aparatury medycznej. Lokalne polskie przychodnie mogłyby takich pozazdrościć. Poza licznymi badaniami, Brian korzysta między innymi z laserowej terapii skóry. Na pewno większość widzów zwróciła uwagę na jego wręcz zbyt idealny wygląd. Na twarzy nie posiada jakiejkolwiek skazy, co jest wynikiem poddawania nie. się licznym zabiegom. Dziwnie posiada wygląda. również urządzenia do. Wygląda bardzo dziwnie, jak woskowa w dupę figura. To jest normal? to w sensie, to nie wiem, czy o to chodzi. uszkodzeń skóry spowodowanych Pracjana promieniowaniem chyp, upału, nie, nie, nie. przeprowadzania badań słuchu, a nawet wykonywania ultrasonografii w celu oceny struktury no tak, narządów tak. wewnętrznych. Brian jest także prawdziwym Prawda. mistrzem regeneracji. Wykorzystuje wszelkie znane zalecenia odnośnie prawidłowej higieny snu, jak ograniczanie ekspozycji na niebieskie światło, stanie w pełni ja zaciemnionym i maruszonym pomieszczeniu, czy kładzenie się do łóżka codziennie RNG. o tej samej porze ale z racji swojego majątku mógł przejść na poziom wyżej. Posiada specjalny materac z możliwością regulacji temperatury, która jest dostosowywana w zależności od fazy snu. Wykorzystuje także specjalne urządzenie stymulujące nerw błędny, pozwalające się wyciszyć i zredukować stres. W rezultacie parametry snu Briana są książkowe. Jak mówi, udało się zasnąć w ciągu zaledwie 4 minut. Oprócz stałej rutyny, jest to także zasługa ograniczenia stresu do minimum. Gdy jeszcze był biznesmenem, kosztowało go to mnóstwo zdrowia, nerwów i nieprzespanych nocy. Podjęcie się projektu Blueprint było zatem sposobem przejścia na spokojną emeryturę. Jego fundamentem są pomiary wszelkich możliwych parametrów organizmu. Wszystkie były takie eksperymenty na... na sobie robi w sumie. Będziemy wiedzieli, co się z człowiekiem dzieje po czymś takim, chyba że odpuści, bo u się ludzi. I zacznie się żywić w McDonaldzie codziennie. I zacznie, wiesz, lecieć konkretnie. Ćpać, Idealnym poziomie. Klać. Tego powodu wiesz był bo... od pierwszy był, od pierwszy był od tego obozu, w którym jest. Rozumiesz? Od piewszy mu niedługo, zobaczysz. Słuchaj się starego. Ryan jest określany mianem najbardziej tak, przebadanego no, człowieka cieniąc. na świecie. Można tylko pomarzyć, aby Polska Służba Zdrowia Polska na tak skrupulatnie badać pacjentów. Nie ty. Aktorzy, którzy wątpię, że tak o siebie dbają, bo się słyszy o ich imprezach, wyglądają lepiej starsi niż one. Nie wiem, coś nie idzie, bo chyba nie oddaje ten styl życia, który ma. Chyba, że on, bo on ma 45 i sam 6 lat. Nie wiem kiedy on zaczął to robić, ale powiedzmy jak on do czterdziestki tyrał jak popieprzony, żeby być tym miliarderem, to to już się tak odbiło na nim, że to już jest, to już jest, wiesz, za późno. ...nie badać pacjentów. Dzięki rygorystycznemu trybowi życia, milionerowi udało się spowolnić oh, proces starzenia milioner. o 31 lat. W teorii Co? oznacza to, że starzeje się on w tempie średniego nastolatka. Aczkolwiek to nie jest tak, że Brian cofnął się w czasie. Przyquiro lat, witam. Funkcjonował tak jak każdy z nas do momentu rozpoczęcia projektu. Z racji, że skrupulatnie bada i publikuje parametry swojego organizmu, z pewnością przysłuży się tym do postępu nauki. Osobiście jestem bardzo ciekaw efektów tego eksperymentu. Natomiast na wyniki no, będziemy musieli rukasz. poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat, zakładając, że Brian nie umrze przedwcześnie wcześniej. Hipochondryk, no prawda, taki hipochondryk z pieniędzmi, no. Który nie, tam nie chodzi do zna chora, który Om, Nie masz raka Tylko chłop 50 Co ja pieprzę? 150 tabletek dziennie Bada się jakimiś urządzeniami Co tu się dzieje? On mieszka w hospicjum? Z moim dziadkiem? Co to za typ? Co się tu odpieprza? Wypadku. Co to w dupie Cały projekt poszedłby na marne. Pojechałby jak... do Ciechocinka za jak prawdziwy emeryt. Chłopy, nawdychałby się świeżego powietrza, by odmłodniał. Go najważniejszym celem jest zweryfikowanie, na ile tak rygorystyczny tryb życia przekłada się na długowieczność. Wyobrażam sobie, że dzięki niemu Johnson dożyje Chyba przynajmniej tak, setki. W przeciwnym razie oznaczałoby to, że naturalna śmierć. On setki dożyje, czy wodzie słuchaj. Tyczny tryb życia przekłada się na długowieczność. Wyobrażam sobie, że dzięki niemu Johnson dożyje przynajmniej setki, w przeciwnym razie oznaczałoby to, że naturalna śmierć jest wypadkową czegoś innego niż idealne funkcjonowanie organizmu. Tak czy inaczej, jego projekt wymaga nie lada dyscypliny. Brian do końca życia będzie podporządkowany rygorystycznej rutynie. W zasadzie każda codzienna czynność, jak chociażby trening, stała się dla niego obowiązkiem. I wyobraźmy sobie tylko, że już nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na okazjonalnego fast fooda czy imprezę ze znajomymi. Choć jak sam milioner wspomina, ten naukowo optymalny tryb Trzeba życia. Mu przyjemność. To, to był stalowy szok, a teraz do następnego. Niezły świr. Metoda na długowisko jest prosta: mieć dobre geny, nie mieć złych genów. No, to jest regresja w sumie. Słyszę krzek! Słyszę krzeki z rzeki, słyszę krzek! Grzak. Słyszę krzeki z rzeki, słyszę krzek! Grzak. Słyszę krzeki z rzeki, słyszę krzek! Słyszę skrzyki z rzeki! Słyszę skrzek! Słyszę skrzyki słyszę skrzyki z rzeki! Słyszę skrzek! Słyszę skrzyki, słyszę